Marcin, Klaudia jako zwyciężczyni 11. edycji programu Top Model poradzi sobie w tym świecie? Poradzi. Czekaj, już się plączę mi język. Jeszcze raz ci powiem. Poradzi. Myślę, że tak. Myślę, że kamera ją kocha i że na pewno zaistnieje gdzieś w mediach. Coraz lepiej wygląda, zmieniła swój styl, wie, że moda kocha naturalność. Jak przyszła do nas, była taka szorstka, nieopierzona, ale miała osobowość i ja czułem, że o niej usłyszymy. Tak obstawiałem, że to może być finał już po paru minutach spotkania jej na castingu, choć wiadomo, że wiele rzeczy może się wydarzyć w programie, no ale cóż, proszę, wygrała. Trzymałeś za nią kciuki? Trzymałem, bo po to jest nasz program, żeby dawać szansę ludziom, którzy są trochę zagubieni, jeżeli ciężko pracują, żeby zmienili swoje życie. Klaudia już je zmieniła i myślę, że jeszcze bardziej zmieni. Klaudia, jak widać, zbudowała niesamowitą relację z widzami. To jest bardzo ważne w tym czasie. Dziewczyny i Natalia i Michalina naprawdę świetnie sobie poradziły. No, Natalia zdecydowany talent pokazowy, modowy. Michalina wspaniała twarz i też wspaniała osobowość, bardzo zdeterminowana. Także każda z nich naprawdę no, świetnie sobie poradziła. Jestem z nich dumna, mam tyle emocji, zresztą chyba nie tylko ja, bo widzowie tutaj szaleją i o to chodzi w tym programie.